Barbie? Ja protestuję! Miałaś wymyśleć dzisiaj coś fajnego. Mówiłaś, że to będzie po prostu bomba! I co? Nudzę się jak nie wiem co. Och, Chelsea, ja dziwię się, że wciąż tego nie zauważyłaś. Poszłam bardzo późno spać, aby wszystko dla Was przygotować, a ani Ty, ani Skipper nic nie zauważyłyście. A przecież tyle tego wokół. Ja nie wiem, jesteście ślepe czy co? Moment, ja nawet nic nie wiem. O co tu w ogóle chodzi? Co to za jakieś dziwne rzeczy? Co miałam zauważyć? Co Barbie miała przygotować? Jakieś szczegóły? Ty to chyba jesteś już za dużo na zabawę. Och, Skipper, wcale się nie dziwię, że nic nie zauważyłaś. Gorzej ze mną. Nie. Ja powiem inaczej. Nawet jeżeli ktoś nie miał bladego pojęcia, że mamy się dzisiaj bawić, to i tak by to zauważył. Także czy Skipper wiedziała, czy nie, to nieważne. No dobra, ale ja i tak nie widzę tutaj nic podejrzanego. Wszystko wygląda tak jak zwykle. Ach, a myślałam, że robię bardzo łatwe zagadki. Słuchajcie, rozejrzyjcie się po domu. Na pewno coś znajdziecie. I nie tylko w domu. No dobra, zaciekawiłaś mnie tym Barbie. Zabawa w chowanego, tylko nie wiadomo czego lub kogo szukamy. Ale jak zawsze, gotowa do akcji. Od czego tu zacząć? Na przykład ten ręcznik. Nie no, on się wydaje w porządku. Chyba jest tutaj nie od wczoraj. Zresztą, to jest chyba Stacy. Nie, to jest pudło. Tak, ręcznik jest zwykłą rzeczą. Szukajcie czegoś, czego byście się tutaj nie spodziewały. No dziewczyny, przecież tego jest pełno. Już wiem, pies pod czymś siedzi. Piesku, oddawaj to. Piesku, oddaj. Ej, bo mnie ugryziesz. Ale to jest moje. Daj mi to. Oj, chyba ktoś tu nie uważał. Przecież nasz psiaczek ma to od urodzenia i tak łatwo ci tego nie odda. To jest jego ulubiony kocyk. Oj, Chelsea. No co? Można się było pomylić. Ech, tego bym się nie spodziewała, dziewczyny. No uratujcie swój honor. Naprawdę jest tego pełno. Lepiej zamiast czepiać się psa, pomogłabyś mi odsunąć stolik. Zauważyłam coś pod sofą. Och, nadal mi nie chcesz pomóc. No trudno, sama to znajdę i odsunę. Och, dobra, to teraz musimy zajrzeć pod spód. No dobra, chyba fuj, dawno tu nikt nie sprzątał. Ciężko mi nawet... O, coś tam czuję. Dobra, trzeba to wyjąć, mam nadzieję, że to nie pająk. To faktycznie jest coś dziwnego. Barbie, czy to jest jedna z tych rzeczy, o których mówiłaś? Uhu, trafiony, zatopiony! Skipper, 1-0 dla Ciebie. Chelsea, przegrywasz. No, nieźle, ale spoko kryjówka. Dobra, to ja to odłożę może na sofę. O, no i dobra, szukam dalej. Chyba już pod spodem nic tam nie ma. Dobra. W takim razie trzeba szukać. Nie. Ja protestuję. Przecież łyżka to nie jest nic nadzwyczajnego. Przecież ona normalnie jest w domu, w kuchni. Barbie mówiła, że to mają być rzeczy, które się, no, nie spodziewamy tutaj znaleźć. Chelsea, niestety nie mogę odwołać tego punktu u Skipper. Przecież my takimi wielkimi łyżkami nie jemy. To nie jest zwykła rzecz, którą znajdziemy w kuchni. Takich łyżek nie mamy. Zresztą już Cię widzę, jak tak wielką łyżką jesz. To byłoby komiczne. Moment. Ten kwiatek jest zbyt wysoko. Ale na czym on stoi? Co to jest? Tego tutaj nigdy nie było. Barbie, wytłumaczysz mi to? Czyżby to była kolejna rzecz? Jest jakaś taka dziwna, przeźroczysta? Przecież takich puf nigdy nie miałyśmy.
No dobra, kwiatucha odłożę tutaj i zaraz sprawdzę, co to jest. Barbie, no chodź tu. Ja nie wiem, czy to mogę dotykać, czy nie. To się... O, to się kula. To jest bardzo śmieszne. Czy to jest jakaś... jakieś opakowanie? Takie plastikowe. Skipper, jestem z ciebie dumna. 2-0 dla ciebie. Wygrywasz. Chelsea, musisz się zdecydowanie poprawić. Chelsea, no nie rób takiej miny. Przecież to wszystko jest dosłownie obok ciebie. Już nie mówiąc, jak byłaś blisko, kiedy chciałaś wyrwać psu jego ulubiony kocyk. Rozumiem, że to była podpowiedź. Piesku! Piesku! Nie, nie, nie. Nie potrzebuję twojego kocyku. Możesz stąd wyjść. Bardzo potrzebuję pójść tutaj koło ciebie. A raczej nawet w twoje miejsce. No dobra, pobawmy się w detektywa. Co tu jest podejrzanego? Tu nic nie widzę. O, brokat? Tego tu chyba nie było. Pies chyba nie lubi brokatu. Zresztą po co mu on? Ale w sumie super kryjówka. Barbie, chodź tu, mam do ciebie pytanie. Nie mogę się napatrzeć na ten brokat. Oba są piękne, nawet nie wiedziałabym, który wybrać. Tylko do czego one są potrzebne? Brawa dla Chelsea! Właśnie zdobyłaś jeden punkt. Tak, brokaty również należą do rzeczy, które normalnie tutaj nie są. Przecież pies, po co byłobym to mu? Chociaż gdyby się dłużej zastanowić, to nasz piesek lubi dużo dziwnych rzeczy, ale nie zauważył brokatu, także pewnie nie był mu on potrzebny. Barbie! Barbie! Ła! Ale się uderzyłam w krzesło! Barbie, tutaj coś jest! To chyba też są brokaty! Ile ty ich tu schowałaś? Zresztą świetna kryjówka! Schowałaś je za drzewkiem! Zobaczcie, ile ich jest! 3, a tam dalej, jeszcze głębiej widzę 4! Uhu, 3-1! Oj, Skipper, super ci idzie! Jestem pełna podziwu! No dobra, tylko niech ktoś mi wytłumaczy, do czego to wszystko będzie służyć. Nie za bardzo widzę połączenie łyżki i jakichś brokatów, jeszcze to różnych, no i takiego dziwnego, okrągłego opakowania. Nie wiem, Barbie, o co ci chodzi. Patrzcie, co tam jest, to jest jeszcze dziwniejsze. Barbie, czy my będziemy coś gotować? Ja też to widzę. Coś jest na podwórku. Skrywa się tam, zobaczcie, w rogu. O, cześć siostrzyczko! O, bawisz się, to ci nie będę przeszkadzała. Wezmę tutaj tylko te dziwne baniaczki. O, jak pachną! Cóż za intensywny zapach! Ach, co to jest? Olejki zapachowe? Faktycznie chyba będzie coś do gotowania, ale nie, 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 nie może być. Co, brokat do jedzenia? No tego jeszcze nie widziałam. Chelsea! Jestem bardzo zajęta, ale mów szybko. Nie wiesz przypadkiem, po co Barbie była tutaj wczoraj wieczorem? Widziałam ją przez okno i położyła tutaj coś takiego dużego. Przecież z tym nie da się bawić. To nie jest nawet zjeżdżalnia, a już tak się cieszyłam. Dzięki! Co to jest? To na pewno nie jest coś, co jest tutaj normalnie zazwyczaj. Barbie! Ja chcę 2 punkty! No, 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 pięknie! Chelsea, widzę, że wreszcie dogania Skipper. Olejki zapachowe, no i klej z tubana. Pięknie! 3-3! Dziewczyny, remis! Pozostała w sumie jeszcze jedna rzecz. Teoretycznie więcej, ale w jednym miejscu. Także, która będzie wiedziała gdzie, to wygra. Czekaj, czekaj, klej z tubana? Nie, nie, nie. I olejki zapachowe? Dziwnie mi to wygląda. Chociaż coś mi się kojarzy, mam to na końcu języka. Ale dobra, szukam dalej. Chcę wygrać. Nie, 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 siostrzyczko. Nie tak łatwo mnie pokonać. Walczymy do końca. Która pierwsza będzie lepsza? O nie, na pewno nie dam ci wygrać. Czekaj na mnie.
Poczekaj na mnie! W którą stronę? Gdzie Barbie to schowała? Szafa! Jak my mogłyśmy tego nie zauważyć? Przecież to jest drugi tuban! I coś mi się wydaje, że razem go zobaczyłyśmy. Czyżby remis? Barbie to rozstrzygnie! Barbie! Faktycznie! Obie naraz to zobaczyłyście! Och, remis, dziewczyny! Ale jestem z obu was dumna! Obie świetnie sobie poradziłyście! A wiecie może, co będziemy z tego robić? Poczekaj, poczekaj! Jeszcze trzeba otworzyć szafę i wyjąć wszystko, co w niej jest! Przecież mówiła, że tam jest niby jedna rzecz, ale więcej! Mamy już drugiego tubana, zaraz wszystko będziemy sobie po kolei sprawdzać, oglądać, co w ogóle mamy! Wow! Zobaczcie! I to wcale nie jest grzechotka! Dobra, ja tutaj jeszcze coś widzę! Ja cię kręcę, tak syrenka wygląda! Piękne! Tu widzę jeszcze serduszka! Jakie słodkie! Ale to jeszcze nie koniec! Tam na końcu, jeszcze u góry, mamy takie małe cudeńka i jeszcze zauważyłam jakiś mały pyłek! I to chyba... To już chyba wszystko! Jak widzicie, trochę tego mamy! Ja czekam tylko na to, żebyście powiedzieli, do czego to będzie nam potrzebne. Ale przyznam wam szczerze, że mam tego trochę więcej niż schowałam, bo nie wiedziałam już, gdzie to chować. Wszędzie mi się wydawało, że będzie za łatwo i na wierzchu. Chociaż dziewczynom trochę zajęło, żeby znaleźć te wszystkie miejsca. Więc do tej kolekcji dodam jeszcze kilka brokatów. Same dziewczyny wybiorą, które będą chciały do swojego... Uwaga! Slajma! Przecież na pewno już zauważyliście napis na tubanach slime. Mamy i klej, i aktywator. No i oczywiście pełno różnych pierdołek, które będziemy mogły dodawać do naszego slajma według uznania. Nawet zapachy, czyli nasz slajm nie będzie tylko wyglądał, ale również pachniał. Ja nie mogę się doczekać, a wy? To co? Zaczynamy! Slajmy? Super! Nie mogę się doczekać. A tylko nie wiem, jaki kolor wybrać. Zdecydowanie jest ich za dużo, Barbie. Czemu tyle tego dałaś? To teraz przynajmniej wiem, do czego były te pojemniki, a wydawały mi się takie dziwne. Dobra, w takim razie to co? Zaczynamy slajmy! Przede wszystkim najpierw użyjemy kleju naszego tubana, żeby zrobić slajma. Od tego wszystko się zaczyna, także otwieram, no i wystarczy teraz wlać do środka. No to teraz pozostaje nam wybór dodatków. Wydaje mi się, że fajnym rozwiązaniem będzie to, że dodamy serduszka. Bardzo mi się podobają, myślę, że wam też. Także to już biorę ze sobą. No i dodatkowo myślałam nad takim małym czymś. To, zgadnijcie co to jest pyłek. Pyłek zaraz użyjemy. Mam nadzieję, że zrobi nam się delikatnie różowy nasz slime. No ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pyłek jest słodko-różowy, wystarczy go odkręcić. Zobaczcie, już trochę go zużyłam. W takim razie wystarczy jeszcze go wsypać do środka. Dobra, na razie wsypię tyle. Zobaczymy, czy będzie ładnie już kolorystycznie cały różowy. Wystarczy wziąć teraz łyżkę i troszkę pokręcić nią. Wszystko poszło mi na boki, ale zaraz to opanujemy. Nasz slime już trochę wymieszany. Zobaczcie, jaki jest słodki, różowiutki.
Oczywiście nie jest jeszcze typowym slajmem, bo nie dodałam jeszcze aktywatora, ale na niego jeszcze przyjdzie czas. Słuchajcie, różowy już jest, także tak jak mówiłam, będziemy dodawać jeszcze tej słodyczy, czyli różowego brokatu w serduszka. Od razu nabierze słodkiego smaku. Ten brokat wystarczy obrócić i zaraz zobaczycie, o, zobaczcie, co się wydarzyło. Od razu mamy już opcję, żeby wsypywać do środeczka. Ale mi się sypnęło! Dobra, jeszcze troszkę może serduszek? Okej, zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał, bo na razie łyżka wygląda bardzo, ale to bardzo serduszkowo. No powiem Wam ekstra, chociaż wydaje mi się, że fajnie byłoby coś jeszcze do tego dodać. Tylko co oprócz serduszek? Zaraz się zastanowię. Zobaczymy, jak będziemy wsypywać. Chelsea zażyczyła sobie takiego ciemnego koloru. On już jest fioletowy, ale myślę, że świetnie będzie wyglądał razem z naszymi różowymi serduszkami i różowym slajmem. W takim razie wsypujemy. Mam nadzieję, że uda mi się, o właśnie, wsypać nie całość, bo oto bardzo łatwo. No i co? Znowu będziemy mieszać. Ciekawe, czy się zrobi trochę ciemniejszy, ale drobniutki ten brokacik. Nasz slime już jest słodziutko różowy, ale że Skipper też wygrała, to zażyczyła sobie coś takiego. Zobaczcie, jakie słodkie kulki. Takie słodziutkie kuleczki. No to w takim razie będziemy je dodawać do slime'a, czyli taki trochę nam się zrobi crunchy. Ale o tym się przekonamy za chwilę. Teraz wystarczy otworzyć. Ups, już mi kuleczki wypadają, ale one słodko wyglądają w środku. Zobaczcie, jak się trzymają. Normalnie greby można z tego zrobić. Okej, w takim razie wsypuję. Wow. Będzie crunchy, coś czuję, że będzie. Dobra, chyba mi wystarczy na razie. W razie co Skipper będzie mi prosiła, żebym dodała ich więcej. Na razie zamykam, żeby mi nie wypadły. No i zaczynam mieszać. Wow, ale to fajnie wygląda. Taki trochę barbiowy, różowy. Ciekawe, czy to był przypadek, że takie coś nam się zrobiło? Wymieszane mamy bardzo dobrze. W takim razie pozostaje nam tylko, no właśnie, zgadnijcie co, dokładnie dodanie aktywatora, żeby slime był jak slime, a nie jak lejący się klej. O, chociaż też słodko wygląda, ale brakuje mi tego, żeby wziąć go do rąk i spróbować rozciągnąć albo spróbować naszego crunchy, czy faktycznie będzie tak pięknie strzelał, jak w prawdziwych. No dobra, w takim razie już otwieram naszego, o, słyszeliście nas zapewne, nasz aktywator i po troszeczku muszę go dodawać. Kilka kropli, no i tyle mi wystarczy na razie. Mieszam, mieszam i mieszam i zobaczcie, co się z naszym slajmem dzieje. Coraz bardziej chce wyjść z naszego pudełka. Trzeba go jeszcze ostrożnie trochę wymieszać i zaraz będziemy go brać na ręce, żeby go wyrobić. Ale słyszę już, że robi się crunchy, nawet od łyżki. A co dopiero, jak będę chciała go pognieść w rękach. Dobra, jeszcze dajcie mi moment i będziemy wyjmować. Przyszedł czas na wyjęcie naszego glutka. Zaryzykuję, chociaż cały czas wydaje mi się, że jeszcze powinien tutaj chwilę poleżeć. Ale nie jestem zbytnio cierpliwa i będę musiała spróbować go od razu. No dobra, uwaga. Klei się, ale tak do... Ale fajny jest, wow, super. No dobra, muszę go zdjąć najpierw z łyżki.
O, łyżkę odkładam. O, czuję, że będę sklejona. No dobra, w takim razie biorę go, a przynajmniej się staram. Trzymajcie kciuki i piszcie, czy też byście zrobili takiego właśnie slajma, czy może użylibyście innych produktów, które miałam tu ze sobą. Dobra, chodź tu do mnie, slajmiku. Och, bardzo, bardzo, ale to bardzo jest przyklejony do naszego... Jest! Zobaczcie, wyszedł. Okej, w takim razie teraz wystarczy go tylko trochę... Wiecie, co zrobić, prawda? No, wyturlać w rękach. Dobra, ale powiem Wam, że nie jest tak źle. Trochę się klei, ale myślę, że to jest kwestia czasu, jak przestanie. Musi się tylko trochę do mnie przyzwyczaić, ale to jak on wygląda, to po prostu jest ekstra. O, nawet pudełko pozazdrościło. No dobra, w takim razie próbujemy. Chwila, moment. O, może tak go wyturlam. Dobra. Ale słodziak się zrobił. Już widzę minę Chelsea i Skipper, jak zobaczą go na żywo. No dobra. To co? Rozciąganko? 3, 4. Uhuu, ale jest wielki. Zobaczcie to, jak galareta. No dobra, a crunchy? Crunchy czy nie crunchy? Faktycznie. Dodałam go ich trochę mało, ale widać je, nie? Są takie fajne, kolorowe. Ale te, które są... O, zobaczcie, nawet jedna się odłączyła. Chodź tu do mnie. Dobra, to strzelają. No dobra, 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 dobra. Ale to wielkie się robi. Ledwo go mieszczę. No i co? Zakończyliśmy naszego slajma. Jest przesłodki. Zobaczcie, cały czas pięknie się mieni. Jest w pudełku, także bardzo łatwo można go zamknąć. Oczywiście... Jestem ciekawa też, czy Wy robiliście kiedyś slajma i również z tubanem i z różnymi ciekawymi dodatkami. Oczywiście na koniec mam dla Was pytanie i zadanie, ale to zada Wam już Barbie, Skipper albo Chelsea. Nie wiem, jak one się tam podzielą. Za to ja idę schować mojego slajma, zanim się rozpuści, bo dzisiaj jest bardzo gorąco. Pytanie dla Was jest następujące. Proste i trudne zarazem. Jaki rodzaj brokatu, o jakim wzorku dzisiaj dałyśmy do naszego różowego slajma? Piszcie w komentarzach, możecie użyć także nawet ikonki. To również będziemy wiedziały, że zgadliście, jaki to był rodzaj brokatu. Za to ja zadam Wam dosyć trudne zadanie. Waszym zadaniem jest wpisanie w komentarzu, tak lub nie, w zależności od tego, czy podobał Wam się dzisiejszy slime. Przypomnę, był słodki, różowy, trochę taki w stylu Barbie. Ale mi się on bardzo podobał. Jeżeli Wam też, piszcie tak. Jeżeli nie, piszcie nie. No i oczywiście lajkujcie, jeżeli uwielbiacie slimy. My się z Wami już żegnamy. W takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie również subskrybować, żeby wiedzieć, kiedy jest następny, bo nigdy nie wiecie, co znowu wymyślimy fajnego. Do zobaczenia. Cześć, pa!